Od mózgu do umysłu. Kolejny odcinek. Zapraszam. Dziś o ucieleśnieniu umysłu. Co to w ogóle znaczy? Często można spotkać się z tezą, że gdy narodziła się psychologia eksperymentalna, potem zaczęła wtórować jej neurobiologia, taka teoria, filozoficzna teoria Kartezjusza, która rozróżniała mózg i umysł, umysł i ciało jako dwie osobne, chociaż reagujące ze sobą w jakiś sposób sfery, że ta teoria oddzielności mózgu i umysłu musi zostać odrzucona. Rzeczywiście, dziś teoria ta jest odrzucana, ale historycy nauki czasem podkreślają, że początki kognitywistyki i psychologii poznawczej miały charakter w pewnym sensie dualistyczny. Gdybyśmy zapytali ojców założycieli psychologii poznawczej, należał do nich choćby Jerry Fodor, to powiedzieliby, że myślenie, że procesy poznawcze przypominają mniej więcej to, co robi komputer. A więc myślenie polega na przekształcaniu jakichś symboli, przy czym nie jest istotne dla tego przekształcania, jaką treść mają te symbole, ale jedynie ich forma. Można sobie wyobrazić takie rozwiązywanie równania matematycznego, jedynie w którym istotne jest tylko kształt znaków, które podlegają przetworzeniu. Myślenie, przekształcanie symboli umysłowych, zgodnie z tezą klasycznej kognitywistyki, ma zatem charakter arbitralny. Jest ono również amodalne, bo te cegiełki tworzące nasze myśli, które są przetwarzane przez komputerową maszynerię mózgu, nie są związane w żaden sposób z tym, co widzimy, słyszymy. Okej, budowane są one na podstawie tego, ale są przekodowywane na zupełnie inny niż nasza percepcja kod. Wreszcie te cegiełki myślenia przypominają symbole językowe, przypominają coś, co wyrażone jest, jak to mówił Jerry Fodor, w języku myśli. I tak taki klasyczny kognitywista wyobrażał sobie, że kiedy obserwujemy kota, cechy percepcyjne tego kota, które obserwujemy, one sobie trafiają do kory wzrokowej, są następnie przetwarzane w wyższych strukturach mózgu na takie komputerowe, jakby językowe symbole. One wchodzą ze sobą w różne interakcje i kiedy mamy ich użyć, na przykład po to, żeby odpowiedzieć, o, to jest kot, albo żeby powiedzieć kot, wyraz kot składa się z trzech liter w języku polskim i jego odpowiednik w angielskim też, to są z powrotem przekodowywane na jakieś reakcje motoryczne. Historycy nauki zauważają, że taki pomysł miał jakiś dualistyczny posmak. Oczywiście nie jest to taki dualizm Kartezjusza, ale idea, że w naszym biologicznym mózgu, w naszym ciele zainstalowany jest jakiś kod komputerowy, jakoś niebezpiecznie zbliża się ich zdaniem do tezy, że umysł i ciało są czymś rozłącznym. No, temat ten eksplorowany jest tej klasycznej kognitywistyki w wielu powieściach i filmach science fiction, gdzie tak jak na przykład w filmie z Johnem Deppem pod tytułem Transcendencja, no można przeszczepić sobie świadomość, skoro jest ona tylko wiązką informacji do jakiegoś urządzenia. Jednak ten stan, który nazywamy klasyczną kognitywistyką albo amodalną kognitywistyką, czy amodalną teorią umysłu, od mniej więcej lat 80. zaczął odchodzić do lamusa. W tej klasycznej kognitywistyce, tutaj mamy taką metaforę kanapki, umysł był tym, co znajduje się między percepcją i działaniem. Percepcja i działanie nie są częściami procesów poznawczych. Procesy poznawcze, uwaga, pamięć robocza, kontrola poznawcza, konceptualizacja, przetwarzanie pojęć, to jest coś, co znajduje się między nimi. Od mniej więcej lat 80., może końca lat 80., badacze zaczęli jednak zwracać uwagę na to, że nie da się tak łatwo oddzielić percepcji i działania od tego, co zdaniem Fodora i innych wczesnych badaczy miało znajdować się gdzieś pomiędzy nimi. Doszła do tego idea
głosząca, że procesy poznawcze są zakorzenione głęboko w cielesnych interakcjach ze światem. Oczywiście zdanie to jest bardzo ładne, ale na tyle ładne, że trywialne i można by pod nie podłożyć bardzo wiele nawet sprzecznych ze sobą idei, co zresztą, jak pokażę Państwu w dalszej części tego mikrowykładziku, tak rzeczywiście robiono. Wobec tego, co to znaczy, że umysł jest ucieleśniony, istnieją szalenie poważne kontrowersje. Niemniej taka zgodna teza, teza, z którą zgadza się większość badaczy, która ma coś do powiedzenia na temat ucieleśnienia umysłu, mówi, że przez percepcję i działanie my jako jednostki wchodzimy w interakcje ze światem, nie tylko fizycznym, ale też społecznym czy kulturowym, i te interakcje wpływają na przebieg tych procesów poznawczych, które mają znajdować się pomiędzy, że to jest raczej kontinuum. A co za tym idzie, przedmiot badań kognitywistyki nie kończy się na tym, co znajduje się pomiędzy bodźcem a reakcją, ale obejmuje cały przebieg interakcji i stanów pośredniczących aż do naszej reakcji z jakimś obiektem. Jedną z takich teorii, które zostały zaproponowane, żeby uściślić tę ciekawą, ale powiedzmy sobie wprost mglistą ideę, jest teoria symboli percepcyjnych. Pokazałem ją tutaj również wykorzystując kota, mojego ulubionego zwierzaka, tyle że pojęcie kot nie powstaje jako przekodowanie na język komputerowy jakiejś percepcji tego, że widziałem kota albo go słyszałem i potem w moim umyśle zaczyna istnieć jakiś symbol, który jest już zupełnie oderwany od świata. Nie, jest tak, że pojęcie ma charakter doświadczeniowy. Znaczy to, że struktury umysłowe, które przechowują naszą wiedzę, powstają w dynamicznych interakcjach ze światem i te interakcje ze światem są jakby odciśnięte w umyśle. Nie ma tutaj mowy o przekodowywaniu na jakiś kod komputerowy. Jest raczej tak, że pojęcie kod przypomina w pewnym sensie umysłową, mentalną kopię czegoś, z czym wchodzimy w rzeczywiste reakcje. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład zamknę oczy i wyobrażę sobie tylko kota, albo będę wykonywał jakieś zadanie, które będzie wymagać na mnie nieświadomą kategoryzację. Ja sobie nie będę musiał nawet wyobrażać, nie będę sobie stawiał tego kota przed oczyma, ale przetworzenie pojęcia kot przez mój umysł będzie polegało na tym, że mój mózg odtworzy stan percepcji, nie tylko wzrokowej, ale przy pomocy też innych modalności z prawdziwym kotem. A więc ucieleśnienie mówi, że to, co znajduje się w naszych głowach, to jest wynik naszych interakcji ze światem. I te interakcje kształtują całą treść naszych pojęć. No proszę Państwa, ten pogląd będzie rewelacyjny czy rewolucyjny tylko dla kogoś, kto uczepiony jest wczesnej wizji działania umysłu z lat 50., 60., 70., psychologii poznawczej i kognitywistyce, ale jeśli ktoś sięgnie pamięcią trochę wstecz, to zauważy, że już filozofowie empirycystyczni jak John Locke czy David Hume mieli bardzo podobny pogląd. Mówiąc krótko, ucieleśnienie wraca do empiryzmu. W ramach ucieleśnienia zaczęto interesować się także umysłami innych zwierząt. No dobra, możemy się zastanawiać, jakie pojęcia przechowuje kot, możemy się zastanawiać, jakie pojęcia przechowuje pies, o ile oczywiście je przechowuje, no ale co z taką ośmiornicą? O ile pies i kot doświadczają świata w dość zbliżony sposób, w kwestii skali, niszy środowiskowej, interakcji, więc tego, co można ze światem zrobić, można przecież coś kopnąć, ugryźć, my możemy z grubsza rzecz biorąc to samo. Ciała nasze, psów i kotów, różnią się, ale można też znaleźć wiele cech wspólnych, choćby to, że mamy cztery kończyny, że mamy równomiernie ułożone oczy, które są w stałej odległości i tak dalej. Ale co z takimi ośmiornicami? Jak wygląda struktura umysłu ośmiornic? To pytanie jest o tyle uzasadnione, że zwolennicy, badacze ucieleśnionego poznania mówią, że widzisz świat tak, jak go doświadczasz.
doświadczasz świata w taki sposób, jak pozwala ci na to twoje ciało. Całe twoje ciało jest narządem poznawczym. Nie jest tak, że myślenie kończy się tam, gdzie kończy się twój mózg, a więc tam, gdzie granice twojej czaszki. Jest raczej tak, że granice twojego myślenia kończą się tam, gdzie granice całego twojego ciała. Jeśli tak, to może ośmiornice, istnieje rzeczywiście w literaturze taka teza, są najbardziej ucieleśnionymi organizmami na świecie. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to raczej to, że one są modelowymi organizmami do badań nad ucieleśnionym poznaniem. Dlaczego? Dlatego, że u nich trudno jest nawet wydzielić układ peryferyjny, czy obwodowy i ośrodkowy, czyli mózg. Oczywiście da się to zrobić, natomiast tutaj interakcje między nimi są bardzo subtelne. No, ośmiornice dotykają wielu rzeczy, są niezwykle mocno unerwione. No więc jeśli jest tak, że dla struktury naszego umysłu, struktura naszych ciał i to, jak wchodzimy w interakcję ze światem, no to taka ośmiornica, która dotyka, która cały czas eksploruje otoczenie, no powinna być tak modelowym organizmem jak szczur dla neurobiologów. Taką tezę rzeczywiście zaryzykowano. Niemniej jednak Peter Godfrey Smith, jeden też z czołowych badaczy w ramach kognitywistyki i jeden z badaczy ośmiornic, poznania ośmiornic, mówi nie. Ośmiornica jest najmniej ucieleśnionym organizmem. Dość to dziwne, prawda? Argumentuje on, że w ucieleśnionym poznaniu chodzi o to, że struktura naszego ciała ma pewne stałe. Na przykład moje oczy ułożone są mniej więcej tak samo. No trudno mi sprawić, żeby jedno moje oko było nagle z tyłu głowy, na przykład. No, mam dwie kończyny, mam dość defaultowe pozycje. Mogę albo stać, mogę albo siedzieć tak jak teraz, mogę leżeć. Oczywiście mogą istnieć pozycje pośrednie, ale można chyba powiedzieć, że istnieje jakaś skończona liczba domyślnych konfiguracji. Jak wskazują językoznawcy kognitywni, na przykład Zsoltán Kovácsek, treść naszych pojęć, na przykład takiego pojęcia jak drzewo, nabiera sensu dlatego, że doświadczamy obiektu jako przedmiotu pionowego, który jest wyższy od nas, a więc w referencji do naszego ciała. Znaczenie pojęć ugruntowane jest więc w doświadczeniu. Co z taką ośmiornicą, której macki wiją się cały czas, która może zmieniać kształt w zasadzie dowolnie, która może przechodzić przez jakieś mikrootwory? Teoria ucieleśnienia wydaje się w tym miejscu napotykać na poważny problem. Ale zostawmy na razie ośmiornicę i zajmijmy się ludźmi. O ile mówiłem o kocie, pojęcie kot to taka wiązka moich doświadczeń z egzemplarzami. No, tym egzemplarzem jest na przykład mój kot, na który wchodzi doświadczenie słuchowe, wzrokowe, dotykowe, także zapachowe, moje interakcje z nim, tak zwane affordancje, no, że ja mogę na przykład kota pogłaskać choćby, on mnie może podrapać, więc różne tutaj interakcje w grę wchodzą, ale kot to jest pojęcie konkretne. Łatwo nam się zgodzić i neoempiryści zgadzają się co do tego, że pojęcia konkretne są dość dobrze ugruntowane w ciele i działaniu, ale co z pojęciami abstrakcyjnymi, społecznymi, matematycznymi, moralnymi, politycznymi, metafizycznymi, religijnymi i różnymi innymi. Zwolennicy ucieleśnionego poznania argumentują, jedną z takich propozycji, przedstawia George Lakoff w książce Metafory w naszym życiu i kolejnych jego propozycjach, że w naszym mózgu istnieją takie specjalne programy poznawcze. On nazywa te programy metaforami, które mapują doświadczenia konkretnych obiektów, mapują pojęcia konkretne na jeszcze niezbadane nowe dziedziny. I tak na przykład pojęcie sprawiedliwość ugruntowane jest w czynności wyważania jakichś racji. Pojęcie gniew, pojęcie abstrakcyjne ugruntowane jest w naszym doświadczeniu, że coś się gotuje, na przykład woda w czajniku. I te metafory znajdują jakby swoje odbicie w języku. Przy czym, co jest niezwykle istotne, język metaforyczny
nie tworzy naszego poznania. Język metaforyczny jest odbiciem poznania. To jest zresztą taka aluzja, nie wiem czy pisana, czy nie, do takiej starej metafory języka jako zwierciadła umysłu. Czy jednak, czyli mamy mechanizm przetwarzania pojęć konkretnych, ucieleśniony, mamy kandydaturę na mechanizm przetwarzania pojęć abstrakcyjnych, czy to wszystko załatwia, czy jednak nie? Jak już mówiłem z takiej tezy, którą przytoczyłem, że nasze procesy poznawcze są głęboko zakorzenione w interakcjach ze światem, w naszych cielesnych interakcjach ze światem, można wywieść bardzo dużo. Chciałbym Państwu pokazać, że idea ucieleśnionego poznania to nie jest monolit. W ramach tej niezwykle wpływowej we współczesnej kognitywistyce, psychologii, ale także i neuronauce, lingwistyce, antropologii, nawet i robotyce, w różnych tych dziedzinach, idea ucieleśnienia precyzowana jest na dość różne sposoby. A pokażę to Państwu na przykładzie kilku takich sporów. Pierwszy spór dotyczy roli języka. George Lakoff mówi, że kiedy mówimy, że związek znalazł się na rozdrożu, no to wtedy to jest ekspresja tego, że nasz mózg koduje abstrakcyjne pojęcie związku romantycznego jako wspólnej podróży. Dlaczego tak? No dlatego, że jest to pojęcie abstrakcyjne i musi znaleźć jakieś ugruntowanie w cielesnych interakcjach ze światem, w czymś konkretnym. Oczywiście można to ugruntować pojęcie związku w innej metaforze, takiej jak na przykład dwie połówki pomarańczy, też słynna w kulturze metafora, ale Lakoff mówi, że jeśli wyjdziemy z jednej metafory, no to nasz mózg wejdzie w drugą metaforę. Jeśli myślimy o abstrakcji, nie ma tutaj ucieczki. I istotne jest to, język jest tylko i wyłącznie odbiciem tego, co robi nasz mózg na podstawie swojej nieświadomej aktywności. Guy Duff i inni współcześni badacze zarzucają jednak takiemu poglądowi, że zaniedbuje on sprawczą rolę języka w kształtowaniu naszych myśli. Guy Duff mówi, że kiedy przyswoimy język, to staje się on w pewnym sensie przełomową technologią. Technologią, która zmienia nasz sposób myślenia i wręcz zmienia sposób przetwarzania informacji przez mózg. Kiedy nabędziemy język jako dzieci, jest to tak drastyczna zmiana, którą można porównać, nie wiem, do przewrotu kopernikańskiego w fizyce. Nabywamy bowiem wtedy pewien rodzaj kodu, co do którego Lakoff i inni zwolennicy ucieleśnienia mówili, że on nie istnieje. Jak pamiętamy, wizja ucieleśnionego umysłu powstała w opozycji do koncepcji amodalnej, gdzie myślenie miało przypominać jakiś kod komputerowy. Otóż Guy Duff mówi, że kiedy nauczymy się języka naturalnego, polskiego, angielskiego, rosyjskiego, etc., to wtedy nasz mózg nabywa coś, co przypominało ten klasyczny amodalny kod. I on jest dobrze sytuowany do przetwarzania pojęć abstrakcyjnych, ale także różnorakich relacji, które wchodzą w pojęcia konkretne. Nasz mózg może więcej. Bez języka moglibyśmy mieć pojęcie kota zgodnie z teorią symboli percepcyjnych, ale język ułatwia nam hierarchiczne mapowanie różnych pojęć i zauważanie relacji między nimi. Że mój kot jest czymś podrzędnym wobec szerszej kategorii kod w ogóle jest czymś podrzędnym wobec pojęcia ssak, a ssak jest czymś podrzędnym wobec organizm żywy. Dopiero nabycie języka ułatwia nam to i umożliwia. A więc zgodnie z teorią ucieleśnienia, choć nie wszyscy się z tym zgadzają, język nie musi być wcale i wyłącznie tylko przejawem działania ucieleśnionego umysłu. Może być czymś, co kształtuje rzeczywiście nasze myślenie i jest kolejnym narządem, przy pomocy którego, czy narzędziem, przy pomocy którego wchodzimy w interakcję ze światem. Zarówno jednak Lakoff, jak i Guy Duff, których różnił pogląd na język, byli zgodni co do tego, że myśląc
o myśleniu, czy mówiąc o myśleniu, czy badając myślenie, wypada korzystać z pojęcia reprezentacji umysłowej. Pojęcie reprezentacji umysłowej to jedno z takich, które obrosło najwięcej literatury w psychologii, w kognitywistyce, w lingwistyce i wielu innych dziedzinach zaliczanych do nauk o poznaniu. Nie musimy wchodzić tutaj w żadne szczegóły techniczne. Wystarczy, że powiemy, że reprezentacja umysłowa to jest odpowiednik w umyśle czegoś, czego doświadczamy w świecie zewnętrznym, choćby. Tak więc reprezentacją umysłową kota, którego widzę, jest pojęcie kot w tym przypadku, na przykład. Cały spór, o którym mówiłem przed chwilą, dotyczył do tego raczej, czy pojęcie kot przypomina jakiś kod językowy, który przypomina coś w programowaniu, czy jakiś symbol matematyczny, czy raczej symbol percepcyjny, zgodnie z teorią Lariego Barsalu. Ale niektórzy twierdzą, że w ogóle w ramach ucieleśnienia należy zrezygnować z pojęcia klasycznego dla kognitywistyki pojęcia reprezentacji umysłowej. Choćby Anthony Chemero w swojej książce Radical Embodied Cognitive Science, czyli radykalnie ucieleśniona neuronauka, radykalnie ucieleśniona kognitywistyka, mówi, że z pojęcia tego, badając umysł, powinniśmy zrezygnować. Na rzecz czego? Na rzecz matematyki, jak mówi Chemero. Zgodnie z klasyczną kognitywistyką, myślenie polega na przetwarzaniu symboli i komputacjach, na liczeniu, można powiedzieć, symboli. Zgodnie z teorią układów dynamicznych, która jest częścią radykalnie ucieleśnionej kognitywistyki Chemero, myślenie powinno być modelowane przy pomocy narzędzi rachunku różniczkowego. Krok w stronę matematyki. Samo to założenie jest jak najbardziej okej. Matematyka jest świetnym przewodnikiem w wielu różnych dziedzinach, więc dlaczego miałaby nie być w kognitywistyce? Natomiast tutaj istnieją spory o możliwości aplikacyjne co do eksperymentowania. W oparciu o wizję przetwarzania przez mózg reprezentacji umysłowych, jakie by one nie były, ucieleśnione czy pseudojęzykowe, wiele eksperymentów udało się przeprowadzić, natomiast teoria radykalnego ucieleśnienia, gdzie rezygnujemy z reprezentacji, nie jest aż tak płodna, chociaż czas jeszcze na to pokaże. Inny spór. Proszę Państwa, czym w ogóle jest ucieleśnienie umysłu? Zgodnie z jednym z głosów, wyrażonym w artykule pod tytułem Ubóstwo ucieleśnionego poznania, kognitywistyka ucieleśniona to jest teoria. A co to jest teoria? Teoria to jest coś, co pozwala wyprowadzać pewne przewidywania i testować je empirycznie. Jeśli jakaś teoria nie pozwala wyprowadzić przewidywań, to wydaje się, że nie jest ona teorią. Jest też tak, że chcielibyśmy, aby nowa, lepsza teoria wchłaniała jakby to, o czym mówią teorie starsze. I taki przykład. Nie wiem, jak Einstein wynalazł teorię względności, to teoria mechaniki klasycznej Newtona nie została anulowana, tylko staje się przypadkiem szczególnym teorii względności. Więc przewidywania teorii ucieleśnienia powinny odnosić się także do klasycznej kognitywistyki. I ci badacze, Steven Goldinger i jego współpracownicy, mówią rzeczywiście o ubóstwie ucieleśnionego poznania, bowiem nie pozwala ono testować wielu klasycznych zjawisk znanych od bardzo dawna w psychologii. Naszym zdaniem taki punkt widzenia jest kompletnie nietrafiony, ponieważ ucieleśnienie nie jest teorią. Jest ono czymś innym. Jest ono raczej bardziej ogólną ramą teoretyczną, w oparciu o którą mogą być formułowane bardziej szczegółowe teorie. Taką teorią jest na przykład teoria symboli percepcyjnych, która w pewien sposób uszczegóławia na bardziej konkretnym poziomie założenie ucieleśnienia, które mówi, że nasze umysły wchodzą, kształtowane są przez interakcje ze światem przy pomocy naszych ciał, prawda? Że nasze ciała kształtują treści naszego umysłu w interakcjach ze światem. Samo to stwierdzenie jest na tyle ogólne, że nie da się go przetestować empirycznie.
Natomiast dostarcza ono wskazówek do ułożenia bardziej szczegółowych teorii, takich jak teoria symboli percepcyjnych na przykład. I te teorie mogą być już testowane empirycznie. Czym zatem jest ucieleśnienie, jeśli nie teorią? Wydaje mi się, że dobrym sposobem myślenia o ucieleśnieniu jest paradygmat. To jest takie pojęcie, które zostało wprowadzone już kilka dekad temu w filozofii nauki przez Stephena Kuhna, który mówi o tym, że paradygmaty to są takie wzorce myślenia, które powielane są przez społeczność badaczy, które obejmują pewne sposoby konceptualizacji zjawisk, projektowania eksperymentów, wyprowadzania szczegółowych zjawisk teoretycznych. A więc są to pewne bardziej ogólne niż teorie całości, które dopiero muszą być precyzowane w teoriach. I tak, chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, że ucieleśnienie umysłu to rzeczywiście owocna idea, która wpłynęła na bardzo różne dziedziny badań nad umysłem, na myślenie społeczne, myślenie matematyczne, na myślenie o czasie, na naprawdę bardzo wiele różnych dziedzin, ale w ramach tego tworzone są bardziej szczegółowe teorie, o czym jak przekonaliśmy się, na przykład w stosunku do roli języka czy istnienia reprezentacji umysłowych, te teorie mogą być ze sobą sprzeczne. Dziękuję.